scena w studiu telewizyjnym. W filmie Miłość jest wszystkim gram postać prowadzącej program dla dzieci. Dzisiaj plan jest wyjątkowo, wydaje mi się, dla ekipy trudny, z tego powodu, że mamy bardzo dużo osób na planie w nieletnim wieku, bo jest około... chyba 30 dzieciaków w wieku od 8 do 10 lat. Także dużo się dzieje i pracujemy na jak najlepszy efekt. Wcielam się w postać Magdy. Magda jest kierownik planu i drugim reżyserem. W pewnym momencie też awansuje i jest prowadzącą w telewizji. Jest typem zadaniowca, osoba taka energetyczna, niepodlegająca presji, emocjom. Jeżeli chodzi o Magdę, to ona jest bardzo zablokowana emocjonalnie, ale poprzez taki ciąg zdarzeń przypadkowy, który zdarza się z Janem, wcielającego się w postać świętego Mikołaja, powoduje to, że on mówi wiele takich ważnych słów, zatrzymuje ją trochę i daje jej do zrozumienia, że praca nie jest najważniejsza w życiu człowieka i może warto zatrzymać się, zastanowić nad tym, bo potem może być już za późno i może czasem warto otworzyć się na drugiego człowieka. Czasami ta miłość jest bardzo blisko, ale jej nie widzimy. Postać, którą gram, to jest Jan, człowiek, który wyjechał z Polski wiele lat temu, uciekając trochę przed odpowiedzialnością, przed dorosłym życiem. Został drwalem w Finlandii i wiele lat to robił. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że w samotności, chociaż rzeczywiście był tam, miał tam towarzyszy niedoli. Jego główna rola w tym filmie, jaką ma spełnić, i tak na to patrzę, polega na tym, że uruchamia pewne rzeczy w innych ludziach, że związki innych ludzi zmieniają się. Ja w tym filmie mam przyjemność wcielić się w piosenkarkę. Taką, myślę, można powiedzieć troszeczkę infantylną, bardzo na pewno naiwną i taką urokliwą, ale za to myślę, że właśnie ludzie ją pokochają, bo jest taka po prostu do rany przyłóż, radosna, niesie tyle ciepełka i w ogóle aż jest piękne, taka. Więc w tę postać mam przyjemność się wcielić, ale jest to o tyle ciekawe, że zderzę się w scenie z Olafem Lubaszenko, który jest antyświęta, wszystko jest beznadziejne i w ogóle co my tu robimy, i on po prostu złamie mi serce. Ale będzie to zabawne, to nie jest jakaś smutna historia, po prostu myślę, że zabawna wymiana energetyczna pomiędzy nami. Ja myślę, że to jest taki film świąteczny, ale też taki film, w którym bohaterowie pogrążeni są w takim dużym chaosie emocjonalnym i gdzieś w trakcie tego filmu pewne rzeczy się porządkują właśnie przed świętami, więc myślę, że po takim filmie możemy być bardziej pozytywnie nastawieni do świąt, ale też do tego, że czasami warto nie tylko pokazywać, ale powiedzieć swoim bliskim, że się ich kocha. Nie jest to czasem takie łatwe, bo jakoś tak my Polacy mamy trudność czasem w mówieniu o tych pozytywnych emocjach. Często wolimy się bardziej skupiać na narzekaniu i zaczynaniu od takich jakiegoś na negatywnego spojrzenia na życie, a tak naprawdę jak się zacznie omówienie o tym, co jest dobre, to od razu człowiek się lepiej czuje, a potem może powiedzieć, co jest złe na 7. miejscu na przykład.